W ubiegłym tygodniu odbyła się najważniejsza sesja Rady Miasta. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu powiemy o absolutorium dla burmistrza, a zaczynamy tradycyjnie od skrótu tematów. Bardzo się cieszę, że tą decyzję podjęliście Państwo jednogłośnie. Bardzo by nam zależało, żeby mieszkańcy czuli, że ten szpital jest właśnie dla nich. Czujemy się wyjątkowo, bo jednak zamykamy jakiś etap. Brycz, jak sami mówimy, jest sportem. Będzie dużo animacji dla dzieci, będzie turniej siatkówki dla mężczyzn. To jest nasze rodzime słowiańskie święto miłości. Postanowiłam, że podzielę się moją pasją z innymi. W propozycjach programowych retransmisja 9. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. A w informacjach z ratusza, oprócz krótkiej relacji z udzielenia absolutorium, przypomnimy o trwającym naborze do szkółki kolarskiej. Wąbrzescy radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2018 rok i udzielili burmistrzowi absolutorium. 9. sesja Rady Miasta Wąbrzeźno odbyła się 19 czerwca. Najważniejszymi tematami były podsumowanie finansowe ubiegłego roku oraz raport o stanie gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Po omówieniu tego dokumentu radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Wszyscy głosowali za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Potem wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Po zapoznaniu się z treścią pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2018. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie jednogłośnie udzielili burmistrzowi Tomaszowi Zygnarowskiemu absolutorium z wykonania budżetu. Bardzo się cieszę, że tą decyzję podjęliście Państwo jednogłośnie. Jest to dla mnie ważna chwila i coś wielkiego. Procedurę absolutoryjną zakończono kwiatami i gratulacjami dla burmistrza oraz skarbnik miasta. Tak naprawdę właśnie to pani skarbnik przez cały rok przebrnęła. Cały przebieg sesji będzie można obejrzeć w dzisiejszych propozycjach programowych. Urząd Miasta planuje uruchomić od września tego roku szkółkę kolarską dla dzieci z klas 4-8 szkół podstawowych. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu przez 2 godziny i będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Rodzice dzieci chętnych do uczestniczenia w szkółce proszeni są o zgłoszenie formularza na stronie szkolkakolarska.konfeo.com. Pod koniec wakacji odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych. Natomiast wszystkich pasjonatów jazdy na rowerze zapraszamy na rajd 25-kilometrową trasą, który odbędzie się 29 czerwca o godzinie 10 na placu Jana Pawła II. Po zakończeniu rajdu planowany jest poczęstunek. Tylko do końca czerwca można składać projekty w budżecie obywatelskim. Nie zwlekaj, zrób to dziś i miej realny wpływ na zmianę Wąbrzeźna. Tym razem do dyspozycji mieszkańców oddano aż 500 tysięcy złotych. Pierwsze z projektów zostały już złożone, ale może to właśnie Twój będzie wyjątkowy. Chcesz złożyć wniosek, ale nie wiesz jak to zrobić? Wejdź na stronę wabrzezno.konsultacje.jst.pl, gdzie w zakładce Budżet Obywatelski znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej lub papierowej w Urzędzie Miasta. Wąbrzeźno czeka na Twój ruch. Nowy szpital w Wąbrzeźnie chce poznać opinię o placówce. Od poniedziałku lecznica przeprowadza ankietę wśród mieszkańców naszego powiatu.
Od 24 czerwca grupa Nowy Szpital w Wąbrzeźnie przeprowadza badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą szczegółowego funkcjonowania placówki. Pytamy mieszkańców, jakiego szpitala oczekują, jakie usługi powinien świadczyć szpital, ale także pytamy, czego brakuje w naszym szpitalu. Na przykład pytamy się, czy posiłki są smaczne, czy brakuje jakichś dodatkowych usług. Zbieranie ankiet jest bezpośrednią formą przekazu informacji pomiędzy placówką a mieszkańcami. Badanie pozwoli pracownikom szpitala na stworzenie projektu, który następnie zostanie wdrożony w życie. Oczywiście również ten plan zostanie upubliczniony i bardzo by nam zależało, żeby mieszkańcy czuli, że ten szpital jest właśnie dla nich i odpowiada na ich najbardziej podstawowe potrzeby. Ankiety można wypełniać do 1 lipca w formie tradycyjnej, papierowej oraz elektronicznej na stronie szpitala. Warto wziąć udział w badaniu, bo jest ono anonimowe i ma realny wpływ na przeprowadzane zmiany w placówce. Już od tygodnia trwają wakacje. Razem z kamerą uczestniczyliśmy w uroczystościach zakończenia roku szkolnego 2018-2019 w przedszkolu Bajka, Trójce oraz gimnazjum. Czas wolny dla uczniów wszystkich szkół zaczął się w ubiegłą środę. To właśnie wtedy dzieci i młodzież zakończyły rok szkolny 2018-2019. Dzień ten był szczególny dla uczniów gimnazjum, bo były to już ostatnie chwile funkcjonowania tej placówki. Na pewno czujemy się wyjątkowo, bo jednak zamykamy jakiś etap, pewien etap w polskiej edukacji. Jak co roku, wśród absolwentów nie zabrakło osób, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w nauce czy sporcie, a ich praca została zauważona. Wyróżnionych jest cała plejada, ponieważ przyznajemy nagrody i za naukę, i za działalność społeczną, za konkursy. Zaczynające się wakacje były powodem radości, ale tego dnia nie zabrakło również łez wzruszenia, bo kończący się etap w życiu na zawsze pozostanie absolwentom w pamięci. Z jednej strony cieszymy, ponieważ jest to zakończenie roku, więc te upragnione wakacje już nadeszły. Czy będzie nam przykro, to w sumie chyba nie do końca. Ale zawsze są jakieś te wspomnienia takie i tak do tego się będzie wracało. Jestem bardzo zadowolona z tego, że kończę gimnazjum, ponieważ w końcu wkraczam ten świat dorosłejszy. To nasze gimnazjum dało mi naprawdę wiele wspaniałych umiejętności, dużo nowej wiedzy, którą na pewno wykorzystam w przyszłości, w nowej szkole. Z jednej strony jest smutno, bo są naprawdę cudowni nauczyciele, ale przyszedł ten czas, że już musimy skończyć. Koniec roku szkolnego w przedszkolu miejskim Bajka był również dniem przełomowym dla najmłodszych. Tego dnia pożegnali się z pierwszą placówką edukacyjną, żeby we wrześniu stać się prawdziwymi uczniami szkół podstawowych. W nagrodę za sumienne wykonywanie obowiązków przedszkolaka dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale. Coś się zaczęło, coś się skończyło. Najważniejsze, że razem nam dobrze było. W dzień zakończenia roku szkolnego z naszą kamerą byliśmy również w wąbrzeskiej Trójce. Od godziny 8 odbywały się apele zwieńczające rok dla kolejnych roczników. Dzień rozpoczęła uroczystość dla uczniów klas 1-3. Największymi bohaterami byli uczniowie klas trzecich. Bo mimo, że nie zmieniają szkoły, to wchodzą w kolejny etap życia, wiążący się ze zmianą klasy, wychowawcy i obowiązków. Ja bardzo lubiłem panią Teresę i naszą klasę. Ja będę tęsknić najbardziej za panią Teresą i za całą klasą. W szkole podstawowej numer 3 pożegnano także ósmoklasistów. Podczas uroczystości nie brakowało wyróżnionych, którzy przez swoje osiągnięcia wpisali się na dobre w księgi wąbrzeskiej Trójki. Gratuluję Wam również wszystkich sukcesów, które w tym roku zdobyliście, które mieliśmy okazję przed chwileczką tutaj poznać. Ogromne brawa dla wszystkich uczniów. Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. A co dzieci chciałyby robić w wakacje? Pojechać w góry. Ja bym chciał pojechać do jakiegoś innego kraju. Ja na przykład się kąpać w naszym wąbrzeskim jeziorze. Zwiedzić cały świat. Żeby pojechać do rodziny do Polic, ja mam swoją rodzinę. Nie wiem. Wszystkim uczniom gratulujemy zakończenia kolejnego roku szkolnego.
Mamy nadzieję, że we wrześniu wrócicie rzeźcy i pełni energii na kolejne miesiące nauki. Życzymy Wam udanych, bezpiecznych i niezapomnianych wakacji. Do ostatniej rywalizacji w tym sezonie przystąpili wąbrzescy brydżyści. Spotkanie było również okazją do podsumowania minionego roku działalności. Stowarzyszenie Wąbrzeski Klub Brydżowy łączy od wielu lat pasjonatów z naszego miasta. Dla uczestników jest to nie tylko popołudniowe hobby, ale i część ich życia. Brydż, jak sami mówimy, jest sportem mimo wszystko, ale jest sportem umysłowym, podobnie jak szachy lub inne gry planszowe. Natomiast brydż generalnie jest grą dla par i zespołów. 25 czerwca spotkali się na ostatnim turnieju w Wąbrzeskim Domu Kultury. Była to okazja do zwieńczenia całego sezonu tej formacji. Dzisiaj kończymy sezon brydżowy, który zaczyna się zawsze na jesieni poprzedniego roku. Kończymy w czerwcu, potem 2 miesiące wakacyjne i znowu zaczynamy nowy sezon od września przyszłego roku. Miniony sezon obfitował w osiągnięcia. Klub zajął w Lidze Okręgowej Brydża Sportowego 2. miejsce. Przez determinację, zaangażowanie i włożony wysiłek odnosi prestiżowe sukcesy również indywidualnie. W mistrzostwach okręgu par mikstowych nasi brydżyści, pani Gaja Osińska i Leszek Kawski zajęli 1. miejsce, są mistrzami okręgu par mieszanych, czyli mikstowych. Natomiast moja partnerka, pani Ania Borowska i ja zajęliśmy w tym turnieju 3. miejsce, jesteśmy 2. wicemistrzami. Podczas zakończenia sezonu nie brakowało małego poczęstunku dla uczestników. Wspólnie spędzony czas zapadnie im w pamięci. A wszystkich chcących wstąpić w szeregi tego klubu zapraszamy po przerwie wakacyjnej. Z propozycją dla miłośników tańca wychodzi Stowarzyszenie Inicjatywa. Już 6 lipca na wąbrzeskiej plaży zabawimy się w latynoskich rytmach. Od kiedy wąbrzeska plaża przeszła metamorfozę, a pogoda jest prawie jak w tropikach, stwarza to idealne warunki do letnich imprez plenerowych. Z propozycją wychodzi Stowarzyszenie Inicjatywa, które organizuje pierwszy maraton Salsation. Projekt nazywa się Żyj Aktywnie i Zdrowo. No i fundusze pozyskaliśmy ze środków otrzymanych od gminy miasta Wąbrzeźno w ramach realizacji projektów dla organizacji pozarządowych. Będzie to impreza integrująca nie tylko miłośników wszystkich rodzajów tańca, muzyki, ale i całe rodziny, bo 6 lipca na wąbrzeskiej plaży dla każdego znajdzie się coś dobrego. Maraton będą prowadzili instruktorzy, którzy przyjeżdżają do nas z kilkunastu miast, między innymi jest to Gdańsk, Poznań, Łódź, Warszawa, Olsztyn. Ci instruktorzy są to wykwalifikowani instruktorzy Salsation Elite. Będą stoiska dla dzieci, będzie dużo animacji dla dzieci, będzie turniej siatkówki dla mężczyzn, także i dla dzieci, i dla starszych dzieci też będzie coś do roboty. Będzie również beach party prowadzone przez DJ-a Tomasa. Planujemy tak, że będziemy się bawić do 1:30. Będą ogniska, będą pochodnie. Atrakcją również tego wieczoru będzie taniec z ogniem. Impreza jest całkowicie za darmo. Zapisujemy się w formie elektronicznej na maila. maratonsalsation@gmail.com lub telefonicznie. Obecnie zapisanych jest prawie 200 uczestników z całej Polski. Drodzy mieszkańcy, dokonujcie zapisów, żeby spędzić lipcową sobotę aktywnie, rodzinnie i z dobrą zabawą. Więcej informacji u organizatorów i na stronie wydarzenia. Zachęcamy wszystkich uczestników, żeby mieli jakiś drobny gadżet, który pozwoli tutaj w pełni nam stworzyć taki fajny klimat właśnie, takiej wyspy, klimatu po prostu Salsation, jak i gorącego lata. W okresie wakacji znacznie częściej wybieramy pójście na plażę niż basen. Czas ten wykorzystuje miejska pływalnia.
Tradycyjnie jak co wakacje pływalnia miejska zawiesza swoją działalność. Od 30 czerwca do połowy lipca potrwa zregenerowanie kondycji tego obiektu. Odbywać się będą prace konserwacyjno-porządkowe, a między innymi zostanie wymieniona woda w Nieckach. W tym czasie alternatywą dla pływaków może być Wąbrzyskie Jezioro, a o stanie prac remontowych będziemy informować na bieżąco na naszej antenie. Podsumowanie konkursów, Noc Kupały oraz urodziny kwartalne seniorów to tematy, które znalazły się w karnecie kulturalnym. Wąbrzyźnianie Zosia Czarnecka oraz Wiktor Strzelecki to laureaci pierwszych miejsc w konkursie Tata, mój bohater. A niewątpliwie dla każdego dziecka jest super bohater. Okazją do organizacji tej plastycznej inicjatywy był oczywiście zbliżający się Dzień Ojca. Młodzi artyści z dużym zaangażowaniem i precyzją przedstawili na swoich pracach wizerunek taty. Do wykonanych prac dołączyli również życzenia. Wszystkiego najlepszego dniu taty. Żeby jeździł bezpiecznie na drogach. Na pewno dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ich małe dzieła sztuki zostały przepełnione emocjami, które towarzyszą im w codziennym życiu z tatą. Tak więc królowały serca, uśmiech, miłość i poczucie bezpieczeństwa. Na wystawie w dominującej mierze prezentowane są tradycyjne obrazki wykonywane kredkami i farbami, ale również nie brakuje innowacyjnych prac przepełnionych pozytywnymi emocjami. Tam jest zmarszczona bibuła i pocięte kawałki kartki. Narysowałam tatę, jak tu trzyma lody, narysowałam serduszko, no i narysowałam domek, serce, słoneczko. Tatę, który jest bohaterem i ratuje świat. Wszystkim laureatom gratulujemy inwencji twórczej i kreatywności, a tatom życzymy wielu radosnych chwil spędzonych ze swoimi pociechami. Ekspozycję można oglądać w WDK do 5 lipca. Zapraszamy! Podtrzymywanie tradycji, integracja oraz dobra zabawa to główne cele imprezy, która miała miejsce nad Wąbrzyskim Jeziorem. 22 czerwca obchodzono tam zwyczaje Nocy Kupały. Organizatorem sobotniego wydarzenia był Wąbrzyski Dom Kultury. Punktem kulminacyjnym będzie inscenizacja tego całego w ogóle obrzędu Nocy Kupały, związanego właśnie z wszelakimi skokami przez ognisko, z pląsami przy tym ognisku, z wiankami zakończonymi puszczaniem właśnie wianków na wodzie. To słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca przebiegało pod znakiem tańca, muzyki i plebejskich zabaw. Zwyczaje tego dnia przybliżyło mieszkańcom Wąbrzeźna oraz naszym turystom Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego. To jest nasze rodzime słowiańskie święto miłości, magiczna w ogóle noc przesilenia wiosennego, kiedy spełniają się różne, można powiedzieć nawet czary. Magiczną swoją moc mają nawet właśnie zioła wplatane we wianki. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach tematycznych. Nie zabrakło wylepiania naczyń, strzelania z łuku czy wybijania monet. Na moim stoisku możemy zobaczyć ciekawe rzeczy, bo wybijanie monet. Dzisiaj jest wyjątkowa rzecz, bo pierwszy raz, nigdzie więcej nie była bita, jest moneta z zamkiem wąbrzeskim. Dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszył się również warsztat tworzenia słowiańskich lalek motanek, wykonywanych z różnego rodzaju materiałów. Nie były szyte, były po prostu wykonywane z naturalnych i prostych materiałów, które każdy miał w swoim domu. To były patyczki drewniane, to były kawałki szmatek, kawałki włóczki, kawałki przędz i właśnie dziewczęta widzę, że bardzo dobrze radzą sobie z tymi rzeczami. Inną z atrakcji, przygotowaną specjalnie na tę okazję, była nauka wyplatania wianków robionych z różnego rodzaju ziół. Po krótkim instruktażu powstały piękne, kolorowe nakrycia głowy. Młodzież teraz już odwykła od plecenia wianków. Troszeczkę nie do końca wiedział, jak zaginać to, żeby zrobić to bez sznurka, żeby jednak roślinę o roślinę zaplatać, ale mimo to udało nam się, powstały piękne wianki, które mam nadzieję, że razem z mieszkańcami właśnie Wąbrzeźna będziemy dzisiaj puszczać na wodę. Piękna letnia pogoda i naturalna sceneria sprawiły, że również pokazy i nauka tańca średniowiecznego znalazła swoich amatorów wśród uczestników festynu. Natomiast o zmierzchu przedstawiono inscenizację ukazującą prastary obrzęd tego wyjątkowego dnia w roku, który był nowością dla najmłodszej publiczności.
I tak jak głosi legenda, noc kupały ma czarodziejską moc, a więc miejmy nadzieję, że wypowiedziane w tym dniu życzenia znajdą odzwierciedlenie w nadchodzącej rzeczywistości, czego Państwu i sobie życzymy. Wąbrzeźnianie Tomasz Delikat, Agata Tywanek, Sandra Waśniewska oraz ksiądz Paweł Dąbrowski to laureaci konkursu fotograficznego Wąbrzeźno Moje Miasto. 24 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury otwarta została wystawa prezentująca pracę uczestników realizowanej inicjatywy. Fotografowanie to moja pasja zaraz po rysowaniu i graniu na instrumentach. Więc postanowiłam, że podzielę się moją pasją z innymi. Motywem przewodnim konkursu było między innymi ukazanie na fotografii w niebanalny sposób miejskich klimatów naszego miasta oraz miejsc mających wyjątkowy urok i krajobraz. Na zdjęciach konkursowych wykonanych przeze mnie pokazałam Podzamcze z różnej perspektywy. Jury, na czele którego stanął pasjonat tej formy sztuki, Przemysław Jedynak, zwracało uwagę na sposób pokazania perełek wąbrzeskiej architektury oraz prawidłowe uchwycenie tematu. Na prezentowanej ekspozycji znalazły się zdjęcia znanych i mniej znanych zaułków naszego miasta. To, co dla jednych wydaje się zwykłym miejscem, dla pozostałych stanowi ciekawy i godny pokazania obiekt. To była w zasadzie gra świateł, bo mamy tutaj... Jest pomnik na placu Jana Pawła II. To akurat było w dniu 11 listopada zeszłego roku, przy takim trochę nietypowym, innym oświetleniu i troszeczkę innym spojrzeniu. Jest już tak prawie że nocą, późny wieczór, nasza fontanna na jeziorze. Fotografie uczestników przyciągają odbiorcę urodą komponowanych obrazów oraz precyzyjnym światłem i harmonią tego, co znalazło się w kadrze aparatu fotograficznego. Ekspozycja pokazuje różne podejścia do fotografii, zarówno jej treści, jak i samej formy. Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć nasze miasto oczami laureatów konkursu, zapraszamy do WDK. Dwudziestego czerwca z telewizyjną kamerą gościliśmy w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tego dnia swoje święto obchodzili seniorzy urodzeni w drugim kwartale roku. Takie spotkania to już tradycja pielęgnowana od lat w klubie seniora Echo, działającym w strukturach jednostki. Podczas uroczystości solenizanci usłyszeli od dyrektora WDK, pani Gizeli Pijar, moc gratulacji i podziękowań za aktywny wkład w rozwój lokalnej kultury. Tych spotkań z przyjaciółmi, z ludźmi, na których możecie Państwo polegać, całego serca Państwu życzę. W kierunku szacownych jubilatów popłynęły życzenia zdrowia, pomyślności i dalszej pogody ducha. Oczywiście nie zabrakło tortu, lampki szampana i 100 lat odśpiewanych na cześć bohaterów tego wyjątkowego popołudnia. Po części oficjalnej jubilaci oraz pozostali goście ruszyli do wspólnej urodzinowej zabawy. Jak zawsze nie zabrakło uśmiechu, radości i całego mnóstwa pozytywnej energii. Wszystkich, którzy chcieliby zasilić szeregi tej sekcji, zapraszamy do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zapisy: dział animacji kultury WDK, telefon 56 688 1727, wewnętrzny 24. Czerwcowa uroczystość była również uhonorowaniem działalności klubu i jego członków, którym można pozazdrościć pogody ducha, humoru i zwykłej ludzkiej życzliwości. To już wszystkie tematy ostatniego tygodnia. Zapraszam na kolejne wydanie, tradycyjnie za tydzień. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.